Tematem tego filmu jest, czy jednorazówki są przyczyną palenia u nieletnich. Natomiast generalnie rozwiniemy to, czy ogólnie papierosy przyczyniają się do tego, że więcej młodych ludzi zaczyna palić, czy też nie. Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Edmek, dzięki, że jesteście, pamiętajcie, łapkujcie, komentujcie, bo to jest bardzo ważne i zapraszam was na mojego Instagrama, bo będzie do wygrania ten neon, dokładnie ten, więc jeżeli wam się podoba, to w opisie macie link edmekyt. I przechodzimy sobie już do naszego tematu. Przede wszystkim skupimy się tutaj na dwóch badaniach. I totalnie nie chodziło mi o to, żeby zgłębić całą przestrzeń internetu i niesamowicie jak podrążyć ten temat i dojść do jakichś 30-40 minutowych wniosków, bo chciałem po prostu potwierdzić swoją tezę. To, co pamiętam z wieku, że tak powiem, gimnazjalnego i czy to ma rację bytu i czy to rzeczywiście tak jest. Więc wziąłem sobie dwa badania. Jedno jest to badanie, które cytują wszystkie media, jeżeli chodzi w tym momencie o temat zakazu jednorazówek. Wszystkie oczywiście jest pewnie wyolbrzymienie, natomiast większość. I generalnie same komunikaty Ministerstwa Zdrowia też gdzieś tam opierają się na tym badaniu, więc od tego badania zaczniemy. A jest to badanie, które zostało opublikowane w 2022 roku albo 2000? Zawsze zapominam, ale chyba 2000. W każdym razie, przeprowadzone na przełomie 19-20 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Badaniem objęto reprezentatywną grupę 16 712 osób w wieku 15-18 z 200 szkół. Więc to jest pierwsze badanie. Drugie badanie będzie z roku 2015. Taki update'ik, bo taka pierwsza wersja tamtego drugiego badania, o którym później się dowiecie, wyszła w roku 95. I tam generalnie było mniej osób, ale z jeszcze większej ilości szkół i podzielonych na dwie grupy. Ale nieważne, bo skupiamy się na pierwszym badaniu, które zresztą właśnie na pulsmedycyny.pl jest dokładnie wskazane, cytowane, jeżeli chodzi o temat jednorazówek między innymi. A sam artykuł jest z roku 2022. Jeżeli chodzi o jakieś nowsze badania, ich nie zauważyłem, więc wszyscy ci ludzie, którzy się powołują na to badanie, albo nawet nie mówiąc, że im chodzi o to badanie, tylko mówiąc procenty, to automatycznie są w błędzie. Bo to badanie nie uznało jednorazówek a papierosów, bo ich wtedy nie było, albo były bardzo niepopularne. Więc to już na sam początek jest mylne i bezsensowne. Natomiast okej, wykazało, że polska młodzież sięga papierosy tradycyjne lub elektroniczne, które na polskim rynku są dostępne od 2010 roku. Wyróżni się także grupę Dual podwójnych użytkowników, czy osoby, które zamiennie stosują dwa produkty, ale o tym tutaj nie mówiłem w tym artykule, przynajmniej w badaniu tym ponad 37% młodzieży przyznało się do palenia tradycyjnych lub używania elektronicznych papierosów w ostatnich 30 dniach. Z kolei codzienne tradycyjne papierosy pali 9,2% polskich nastolatków, a codziennie wapuje 10,6%. Wśród młodzieży codzienne użytkowanie papierosów wyprzedziło więc tradycyjne wyroby tytoniowe. Wow, niesamowite, że coś, co jest smaczniejsze i generalnie przyjemniejsze i jest bardziej popularne i można z tego korzystać wszędzie. No niesamowite, no kto by się spodziewał, nie? No tutaj oczywiście oni dobierają do tego dość mocną ideologię, że to mniejsze zło i tak dalej. Słuchajcie, czy myślicie, że 16-latek przejmuje się mniejszym złem? Czy on patrzy na swoje zdrowie i myśli sobie, dobra, będę teraz korzystał z tego na przykład, albo sobie z takiego, bo to jest mniejsze zło? Come on. Kto tak myśli? Nikt. Ale okej, idziemy dalej. Generalnie tutaj chodzi, generalnie w tym całym ich artykule oni się skupiają na tym, że niska cena. No, na pewno z akcyzą. No ale to jest artykuł sprzed 2 lat. Generalnie się tutaj skupiałem na kolorowych opakowaniach, super smaczkach i łatwej gdzieś tam dostępności, powiedzmy. Natomiast łatwa dostępność to nie jest już problem producentów ani sklepów niektórych, które się stosują do przepisów, tylko tych, którzy się do tych przepisów nie stosują. I to już rząd powinien się tym zająć, żeby ci, co się nie stosują, się zaczęli stosować albo zaprzestali robienia tego, co jest złe. Więc generalnie, jeżeli chodzi chociażby o te kolorowe opakowania i o te smaczki, no to nie do końca się zgodzę, bo mamy Niemcy, Francję, Anglię i parę innych krajów, w których mają dokładnie te same opakowania, natomiast tam mają dużo i zawsze mieli dużo starszą grupę użytkowników niż my. I jeżeli chodzi o Anglię, nie będę wam teraz tutaj cytował i podawał źródeł, bo to, co wam teraz mówię, to wam podam w opisie, ale angielskie badania jasno pokazały, że właśnie smakowe płyny, dobre, owocowe, przyczyniają się tam w 10-20 chyba nawet procentach do łatwości rzucenia przez osoby, które używały wcześniej tradycyjnych wyrobów. Z tego prostego powodu papieros jest niesmaczny, śmierdzi. To jest przyjemne, słodkie, fajne. Kiedy ktoś sobie przez 2 tygodnie odrzuci całkowicie tytoń i będzie używał tego, będzie miał bardzo ciężko wrócić do tytoniu, bo tytoń jest generalnie, w sensie mam na myśli papierosy, bardzo, bardzo niesmaczny i powstaje kapcia w buzi i dużo więcej rzeczy. A w przypadku e-papierosów tego nie ma, w przypadku likwidów smakowych. Więc nie zgadzam się, że to tylko dla młodzieży, bo nie.
po prostu zacznijcie to kontrolować. Ale już koniec takich moich prywatnych dygresji. Więc tu oczywiście jest skupienie się na oktanie witaminy E, czyli ta afera, co była wiele lat temu, że w Ameryce parę osób zginęło, bo sobie syf wlali z czarnego rynku do kartridża. Natomiast, no dobra, idziemy sobie dalej. Bo tutaj mamy generalnie taki dość długi ten artykuł skupiający się też na nikotynie, na skutkach tego, natomiast nie o to nam w tym filmie chodzi. Chodziło nam tylko i wyłącznie o młodzież, dlatego idziemy kawałek dalej. Mamy generalnie jeszcze jedno badanie znalazłem, ale ono jest bardzo malutkie i tyczy się Lublina, dosłownie dwóch szkół i nie do końca tam uzyskujemy te informacje, które chcielibyśmy uzyskać, a również te dane wydają się bardzo niskie, co trochę mi nie pasuje. Okej, mamy 2015 rok, jest to update'ik z tego, co dobrze zrozumiałem, inicjatywy podjętej w 95 roku. Generalnie zaczynamy od napojów alkoholowych, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Wszyscy, włącznie z politykami, mediami, skupiają się na jednorazówkach, na papierosach, na tytoniu i podgrzewaczach bardzo mało. I oto jest największy szum medialny. Natomiast niech się słowem nie zająknie, jeżeli chodzi o alkohol. A powinniście mnie zapytać, z jakiego powodu jest to bardzo ciekawe, dlatego że właśnie to badanie, które tutaj mam już malutką ściągę, sobie pozwolę ją przeczytać. Jest to badanie realizowane na grupie prawie 14 tysięcy młodych osób z dużo większej ilości szkół niż to badanie, które poprzednio cytowałem, i mamy podzielone na dwie grupy: 15-16 lat, 17-18 lat. Więc grupa jak najbardziej reprezentatywna i sprawdźmy, alkohol. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 83,8% uczniów z młodszej grupy i 95,8% uczniów ze starszej grupy. Przecież to są ogromne, zatrważające liczby. Mamy wódki smakowe, mamy radlerki, które mają mniej procent i też ładne opakowania. Mamy nawet piwo 0%, które jest energetykiem. I mamy też piwa 0%, które młodzież może kupić, pomimo że to jest ta sama marka, która wypuszcza piwo procentowe, co automatycznie jest utrwalaniem wizerunku marki i co nie powinno mieć poniekąd miejsca. Więc widzicie, jakie mamy... Niby mamy to samo, w znaczeniu takim, że nie, no dbamy o to, żeby młodzież, bla, 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 ale wszyscy się skupiają tylko na tytoniu i nikotynie, a alkohol to już nieważne. Więc to już na samym początku mamy zatrważające liczby. Idziemy sobie kawałeczek dalej. Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 48,6% 15-16 latków i 82,3% 17-18 latków. Jeżeli chodzi o kolejne dane, to wysoki odsetek badanych przyznaje, że do przekraczania progu nietrzeźwości w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem chociaż raz upiło się 12,5% uczniów z młodszej kohorty, nowe słowo, i 19,7% ze starszej grupy wiekowej. Rozumiecie te dane? Tam mieliśmy przykład tego, że na co dzień pali tytoń 9, tam parę procenta, 10, coś osób e-papieros. A tutaj mamy 12,5% uczniów tych młodszych, plus jeszcze tych starszych, jak sobie dodamy, ale nie będziemy tak tego dodawać, bo bez sensu, bo tu mamy dwie grupy wiekowe, tam mamy jedną. To przecież to są ogromne liczby. I na tym się wszyscy powinni skupić. Ja nie twierdzę, że skupienie się na tytoniu czy generalnie papierosach jest złe, bo na tym też, w porządku, rozumiem. I ma to sens, żeby pilnować tych ograniczeń, które zostały nałożone. Natomiast nie skupianie się na alkoholu w tym całym zamęcie jest bardzo, bardzo zabawne. I tak. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 63,1% uczniów młodszych i 35,6% uczniów starszych. Przecież to jest... są ogromne dane. Idziemy dalej, mamy akurat palenie tytoniu. Generalnie w całym tym badaniu mamy też jeszcze używki i wszystko, ale to nas nie interesuje. Palenie tytoniu jest zachowaniem mniej powszechnym, chociaż raz w życiu paliło 56,2% gimnazjalistów i 71,5% uczniów w starszej grupie. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem paliło 20,4% uczniów z grupy młodszej i 41,7% ze starszej. Palenie tytoniu, tu nie ma mowy o papierosach, to jest 2015 rok, więc widzimy, że po pierwsze tendencja jest spadkowa, pomimo że są te papierosy, więc to już automatycznie obala część tych argumentów, które mówią o tym, że papierosy przyczyniają się do tego, że ta młodzież jeszcze więcej pali niż kiedyś, bo kiedyś to było, a teraz to nie ma. Więc to mogę zakończyć ten filmik już na tym, bo to już właśnie to obaliło. Mamy dwa proste badania, których nie muszę więcej jeszcze się wgłębiać, to wyszukać informacji, bo ja już wszystko wiem tak naprawdę, co chciałem wiedzieć. I domyślam się, że bym teraz poświęcił jeszcze więcej czasu, to mimo wszystko bym znalazł te same odpowiedzi, może w innej formie, ale te same odpowiedzi. Stworzyłem nawet ankietę na swoim Instagramie, którego was serdecznie zapraszam, i niestety ona była tylko przez chyba godzinkę czy półtorej godzinki, no godzinkę chyba, aktywna, natomiast więc udział wzięło tam 1500 osób, natomiast generalnie zagłosowało chyba z 500 albo 600, i oczywiście, że najbardziej popularna, ponad 60%, jest grupa osób w wieku od 13 do 15 lat, kiedy pierwszy raz spróbowały. Więc potwierdzają się oczywiście te badania, tylko że
E-papierosy nie mają z tym za dużo wspólnego. Z prostej przyczyny, jak już wspomniałem. Z tego powodu, że uczniowie, że młode osoby zawsze próbowały. I jeżeli wcześniej były papierosów, próbowały tytoń. I tyle. Kolor opakowania, smaczki są jakąś tam dodatkową, może nie tyle co zachętą, co plusem. Bo nie śmierdzę, fajnie smakuje. Ale tyle. Jeżeli mówimy o jakimś trendzie, czy że to jest modny gadżet, tak jak to dziś się pojawiło w jakimś artykule, to okej, rozumiem. Tyle, że ja pamiętam, jak byłem w gimnazjum i palenie zwykłych papierosów też było modnym gadżetem. Człowiek lepiej wyglądał, bo oglądał te wszystkie filmy, wiecie, detektywów, bad boyów i oni tam wszyscy palili. Więc generalnie nie sądzę. A jeszcze ciekawostka na koniec. W Polsce średnia wieku, kiedy ktoś ma kontakt z nikotyną, w sensie próbuje pierwszy raz, to 13,8 lat. To jest naprawdę, naprawdę, naprawdę nisko. Więc generalnie w czym jest problem? W wielu rzeczach. Wiem, zaskoczyłem was. Ale taka jest prawda. Problem jest w wielu rzeczach i przede wszystkim w edukacji, w społeczeństwie. Pijemy bardzo dużo alkoholu, co prawda coraz mniej, ale w sensie takiego mocnego, ale i tak pijemy bardzo dużo alkoholu. I to samo tyczy się używek. W Polsce 9 milionów cały czas pali tytoń. I tyle. I nie są wprowadzane żadne przepisy, żeby to normować. Tak jak w Australii, gdzie osoba, która urodziła się tam w którymś roku, nie może już kupić tytoniu albo papierosów, tak? Nie mamy niczego takiego wprowadzonego w Polsce. Czy uważam ja osobiście to jest dobre czy złe? Nie będę się powiadał, bo nie mam przy czym jest pojęcia i nie mam na ten temat zdania. Ale, kurczę, no... Ale niestety, tak jak widzicie, te wszystkie dane są manipulowane tak, żeby wykorzystać je pod swoją tezę. I najgorsze, że robią to politycy, a media wszystkie im przyklaskują. Jedne mniej, drugie bardziej. Natomiast taka jest prawda. Nikt nie bierze danych, żeby porównać z tytoniem, z tradycyjnymi wyrobami, papierosami i z e-papierosami. A jeszcze w międzyczasie mamy wyroby nowatorskie, czyli właśnie Aikosika, Glokika, nie umiem tego zrobić, Glo i tak dalej. I tego też nikt za bardzo nie uwzględnia w tych badaniach, więc no niestety. Ja moją odpowiedź uzyskałem, jeżeli wam się podobało, to łapeczki, a my się widzimy niedługo. Trzymajcie się, cześć! Baby.